Galacjan 4 rozdział od 21 do 26 wersetu przekazuje nam taką treść. Powiedzcie mi, którzy chcecie być pod zakonem, nie słyszycież, co zakon mówi? Albowiem napisano, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten, który był z niewolnicy według ciała, się urodził, a który z wolnej według obietnicy. To ma inne znaczenie. Są to bowiem dwa testamenty. Jeden z góry Synaj, który rodzi w niewolę, a ten jest Agar. Albowiem Agar jest to góra Synaj w Arabii, a odpowiada dzisiejszej Jerozolimie, bo jest w niewoli z dziadkami swoimi. Lecz Jerozolima na wysokości wolna jest, która jest matką wszystkich nas. Czyli widzimy, że apostoł Paweł wzywa Galacjan, aby mu powiedzieli, ci z Galacjan, którzy chcą być pod zakonem, czy nie wiedzą, co mówi zakon. A przecież napisane jest w zakonie, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. I Paweł zwraca uwagę, że ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził, ten zaś z kolei, który był z wolnej, na podstawie obietnicy. I wskazuje na to, że to jest powiedziane tak jakby przenośnie, obrazowo, że to ma inne znaczenie, bo oznaczają one dwa przymierza. Jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę i jest nim właśnie Hagar. I że Hagar jest to góra Synaj w Arabii. I że ta góra Hagar odpowiada teraźniejszemu Jeruzalem, ponieważ jest w niewoli razem z jej dziećmi. A Jeruzalem, to jest to Jeruzalem, górne Jeruzalem, jest wolne, ono jest wskazywane jako matka nasza. I apostoł odwołuje się teraz do prawa mojżeszowego, do zakonu mojżeszowego, aby pokazać niedorzeczność myślenia Galacjan usiłujących powrócić do jego przestrzegania. Skoro Galacjanie nie chcieli słuchać Ewangelii ani ostrzeżeń apostoła, niech posłuchają zakonu, prawa, do którego powracali. Apostoł cofa się do czasów Abrahama, przytacza kilka faktów z jego życia, jako przykład pokazujący kontrast pomiędzy niewolą wierzącego, przestrzegającego zakon, prawo, a wolnością wierzącego w czasie łaski. Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Izmael, syn niewolnicy Hagar, urodzony został według ciała, czyli według woli człowieka i według planu człowieka. Abraham i Sara, nie mogąc doczekać się wypełnienia Bożej obietnicy, podjęli na własną rękę działanie, sięgnęli po dostępne dla nich ludzkie środki i w ten sposób całkowicie wykluczyli Boże działanie. Jest to opisane w pierwszej Mojżeszowej, 16 rozdział. Pierwsza księga Mojżeszowa, czyli księga rodzaju, rozdział 16. Saraj tedy, żona Abramowa, nie rodziła mu, ale miała sługę Egipczankę, której imię było Agar. I rzekła Saraj do Abrahama: oto teraz zamknął mię Pan, abym nie rodziła. Wnić proszę do służebnicy mojej Azali, wżdy z niej będę miała dziadki. I usłuchał Abram głosu Saraj. I wzięła Saraj, żona Abramowa, Agarę Egipczankę, służebnicę swoją. Po 10 latach, jako począł Abram mieszkać w ziemi chananejskiej, i dała ją Abramowi, mężowi swemu, za żonę. Wtedy rzekł do Agary i poczęła. Wszedł do Agary i poczęła. A widząc, że poczęła, wzgardzoną była pani jej w oczu jej. I rzekła Saraj do Abrama: krzywdy mojej tyś winien, jam ci dała służebnicę moją na łono twoje, ale ona, widząc, że poczęła, wzgardziła mię w oczach swych.
Niech rozsądzi Pan między mną i między Tobą. I rzekł Abram do Saraj, oto służebnica Twoja w rękach Twoich, czyń z nią, co Ci się zda najlepszego. I trapiła ją Saraj i uciekła od oblicza jej. I znalazł ją anioł pański u źródła wód na puszczy nad źródłem przy drodze Sur. I rzekł Agaro, służebnico Saraj, skąd idziesz i dokąd idziesz? A ona powiedziała, od oblicza Saraj, pani swej, ja uciekłam. Rzekł jej anioł pański, wróć się do pani swej, a ukłóż się pod ręce jej. Rzekł jej zaś anioł pański, mnożąc, rozmnożę nasienie twoje, iż nie będzie mogło być zliczone przez mnóstwo. Potem jej rzekł anioł pański, otoś ty poczęła i porodzisz syna, a nazowiesz imię jego Izmael, bo usłyszał pan utrapienie twoje. Ten będzie srogim człowiekiem, ręka jego przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich przeciwko jemu, a przed obliczem wszystkiej braci swej mieszkać będzie. I nazwała imię Pana, który mówił do niej, tyś Bóg widzący mię, rzekła bowiem, i zalim tu nie widziała tyłu widzącego mnie. Przetoż nazwała studnię onę studnią żywiącego widzącego mnie, a tać jest między Kades i między Barad. I urodziła Agar Abramowi syna i nazwał Abram imię syna swego, którego urodziła Agar, Izmael. A Abram miał 80 lat i 6 lat, gdy mu urodziła Agar Izmaela. Drugi syn, Izaak, urodził się z wolnej, z Sary, dzięki cudownej, suwerennej ingerencji Boga. Hagar i Sara przedstawiają obrazowo dwa przymierza, dwa testamenty. Niewolnica Agar reprezentuje zakon, prawo, które uzależnia błogosławieństwo od działania człowieka. Wolna Sara przedstawia przymierze obietnicy, w którym błogosławieństwo dla człowieka uzależnione jest w każdym szczególe od suwerennej łaski Boga. Dwaj synowie symbolizują dwa różne przeciwstawne stany będące konsekwencją zawartego przymierza, niewolę, konieczność wypełniania przykazań oraz wolność, życie w łasce Bożej. Dwa przymierza i będące ich wynikiem dwa różne stany powiązane są z Górą Synaj, gdzie zostało nadane prawo, oraz z Jerozolimą, z której Boża łaska została okazana całej ludzkości.